pośladek Torego. Poproś partnera, aby położył się na brzuchu i unosił jedną z nóg do góry. Na początku połóż swoje ręce na części lędźwiowej pleców, na pośladku i na mięśniach kulszowych golenia. I teraz, przy prawidłowej kolejności pierwsze powinny się aktywować mięśnie pośladkowe, później mięśnie kulszowo-goleniowe i w ostatniej kolejności mięśnie prostowniki grzbietu. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Okay? I teraz masz jedną nogę. Okay. Jeszcze raz. Okay. I tu widać, że pierwsze aktywują się mięśnie prostowniki grzbietu, później się aktywuje pośladek kulszowo-goleniowy. I teraz tak, to ćwiczenie to wykonanie może być jednocześnie testem, ale też fajną metodą aktywacyjną mięśnia pośladkowego. I teraz tak, Majna. Spróbujesz najpierw napiąć pośladek, pomyśl o tym, spróbuj aktywować pośladek, napiąć go, zapnij pośladki. Ok? I teraz myśl o nim i unosisz jeszcze raz nóżkę do przodu. Teraz opuszczasz w górku. Jeszcze raz, zapnij pośladek i wykonaj ćwiczenie. Ok, bardzo fajnie. Jeszcze raz. No i teraz ta kolejność się troszeczkę zmieniła, czyli wszystko zależy od tego, co masz w głowie. Tak, jeśli te impulsy jako pierwsze są wysyłane do mięśni pośladkowych, one będą rozpoczynały ten ruch i to będzie fajne, tak? Pośladek będzie porządnie aktywowany. Jeśli nie, no to będziesz przeciążał prostowniki grzbietu, one będą coraz bardziej przykurczone, coraz bardziej na spinie i to będzie niefajne, tak? Więc przede wszystkim myśl o tym pośladku, nawet można tutaj sobie wbijać palucha, tak żeby myśleć o tym i żeby mózg wiedział, gdzie ma wysłać sygnał, żeby to było szybciej aktywowane.
Nie trać czasu na niepoprawne wykonanie ćwiczeń. Trenuj bezpiecznie i efektywnie. Jeżeli podobają Ci się treści, które publikuję, nie zapomnij subskrybować mojego kanału.